Cześć, witam Was w kolejnej lekcji. Dzisiaj zajmiemy się ćwiczeniem, które rozwinie Wasz timing, szczególnie wyrówna Wasze szesnastki. Jest to bardzo ważne ćwiczenie dla mnie i chcę Wam je zaprezentować. Ale zanim autoreklama. Zapraszam Was na lekcję perkusji online, bądź tutaj do mojej salki, jeśli jesteście z Warszawy. Jeśli chcecie rozwijać swoje umiejętności perkusyjne pod moim okiem, to napiszcie na tego maila. Przechodząc już do konkretów tej lekcji, ponieważ polajkowaliście ten film, skomentowaliście, a kanał subskrybujecie, mam dla Was ćwiczenie, w którym będziemy grać cały czas ćwierć nuty, natomiast te ćwierć nuty za każdym razem będziemy zaczynać w innym miejscu, przesuniętym o szesnastkę. Żeby było nam łatwiej, zaczniemy od klaskania. Pozwoli nam to zrozumieć, gdzie te szesnastki występują i jak się przesuwają w stosunku do ćwierć nuty. Czyli liczymy sobie cały czas szesnastkami, 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a. I teraz zaczynamy, 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a. W drugim takcie, 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a. W trzecim, 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a. I w czwartym, 1 i and a, 2 i and a. I and a, 4, i and a, 1. Teraz zagram, zaklaszczę dla Was całość z metronomem. Metronom ustawiam na wolne tempo. 45, jak widać. I w tym tempie klaszczę w kółko te cztery grupy. Metronom ustawiony ćwierć nutami. Nie wypełniam sobie. Moje liczenie ma właśnie wypełnić tą przestrzeń. Ta ćwierć nuta tylko pomaga mi się upewnić w tym, że ja równo liczę. Uwaga. 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a, 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a, 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a, 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a, 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, i and a, 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a, 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a, i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a, 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a, 1. Teraz już wiecie mniej więcej, na czym to ćwiczenie będzie polegać. Za chwilę przejdziemy sobie do poszczególnych przykładów i połączymy to, przeniesiemy to na zestaw. Natomiast chcę powiedzieć Wam, jakie aspekty to ćwiczenie pomoże Wam rozwinąć, na czym się skupiać i tak dalej, i tak dalej. To ćwiczenie przede wszystkim jest dla osób, które mają problem z tym, że na przykład grają coś i czują, że to, co grają, nie siedzi, a szczególnie dla osób, które czują, że grają dobrze z metronomem, w tym sensie, że jeśli rytm jest jakiś rytm jest niegęsty, czyli jest rzadki. Na przykład ćwierć nutowy. Raz, dwa, trzy, cztery. I powiedzmy, wszystkie uderzenia wypadają z metronomem, to są w stanie z tym metronomem zagrać równo. Natomiast gdy rytm się zagęszcza i na przykład właśnie w szesnastkach jedno na cztery uderzenia jest z metronomem, to potrafią te pierwsze uderzenia z każdej grupy zagrać z metronomem, no bo one wypadają z nim. Ale wszystko, co jest pomiędzy, grają totalnie losowo, czyli czasami to się albo zacieśnia ta przestrzeń między tymi uderzeniami, albo jest jakaś taka większa, nie ma tutaj kontroli. Raz te szesnastki na przykład, niektóre są bliżej siebie, niektóre są bardziej oddalone, no i wtedy jak się słuchamy, to mamy takie poczucie, że tempo się niby zgadza, no nie? Ale w momencie, kiedy słuchamy tak intensywniej, to mamy poczucie, że okej, to tempo jest, ale coś tam nie gra, coś jest nie halo, jakoś to nie siedzi, jakoś nie ma tego poczucia, że ten rytm jest osadzony. Dzieje się tak dlatego, że nie mamy świadomości, jak właśnie brzmi na przykład jedno uderzenie przesunięte o szesnastkę, albo inne uderzenie przesunięte, które by było ósemką, czyli byłoby na i, albo na ostatnią szesnastkę. Jak to układa się do metronomu, który sobie klika tu ćwierć nuty, a na przykład ostatnia szesnastka to jest i chcąc, nie chcąc, może to być trudne dla Was na początku, ale jako świadomi perkusiści, perkusistki, musicie czuć to, że mając jakiś time z jednej strony, jakiś metronom i ktoś jeśli Wam powie, ej, właśnie, zagrajcie mi drugą, jakby tak na i, to gracie i raz, i dwa,
i że na początku ok, będziemy sobie liczyć, co nam będzie pomagać, ale że jesteście w stanie zagrać drugą, czwartą, szesnastkę zawsze tak po prostu, że czujecie, gdzie to jest, jeśli metronom jest w jakimś tempie. Jeszcze jeden aspekt, nie jest to ćwiczenie, które jest, nie wiem, jakimś szybkim, linearnym przejściem, czy czymś, wiecie, co jak zagram, to po prostu wyrwie was z butów. Natomiast zaufajcie mi, wróćcie do tego ćwiczenia kilkukrotnie, poćwiczcie je sumiennie i potem grając jakieś numery z zespołem, grając jakieś przejścia, rozumiejąc, gdzie jest ta druga, czwarta, szesnastka, zobaczycie, że wasze granie się wyrówna, tylko musicie do tego podejść ze spokojem i z taką chęcią, że okej, ten efekt nie będzie tu i teraz. Jeśli raz sobie to przegracie i stwierdzicie, no fajne, to spoko, no ale nic wam to nie da. A więc przechodząc teraz do tego, jak będziemy grać to na zestawie, zaprezentuję każdą kombinację osobno, zaczynając od najprostszej. Gram jeden takt rytmu, 4/4 stopa na raz, na 3, werbel na 2 i 4 i gram ćwierć nuty normalnie na raz, na 2, na 3, na 4 uderzenia w tomy. Ważne, żeby to wyczekać, wyczuć ten time, nawet jak to jest wolne tempo. I gram sobie prawa, lewa, prawa, lewa. Werbel, pierwszy tom, drugi tom, floor tom. Mamy pierwszy element naszego ćwiczenia. Zobaczcie, że cały czas liczyłem. Pozwala mi to idealnie też nawet w taką zwykłą, równą ćwierć nutę się wpasować, nie? Z tym metronomem. Teraz idziemy do drugiego taktu, gdzie gramy sobie, znaczy to będzie takt trzeci, ale to będzie znowu podstawowy rytm. Stopa na raz, na dwa, werbel, na trzy, stopa na cztery, werbel. I do tego gramy zawsze na drugą szesnastkę, czyli gram one, e and a, two, e and a, three, e and a, four, e and a, boom. Lecimy.
Kolejny etap, już trzeci, to znowu jeden takt rytmu, nie zmieniamy tego. I teraz gramy na i, czyli w tym liczeniu one i end, a two i end, a three i end, a four i end, a zobaczcie sobie. I ostatni schemat, możliwe, że najtrudniejszy z tego względu, że będziemy grać na ostatnią szesnastkę, będziemy mieć taką sytuację, że jest one i end a, verbal, two i end a, three i end a, four i end a, one. Czyli na ostatnią szesnastkę uderzamy tutaj lewą ręką flortą i zaraz wracamy na raz na hi-hat. No ale tutaj należy po prostu wybrać dogodne tempo i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. I teraz łączymy całość, czyli zmieniamy. Pierwszy schemat, drugi, trzeci, czwarty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty.
Ok, mamy całość i teraz kilka porad dla Was. Po pierwsze, jeśli ćwiczycie bardzo wolno, czyli właśnie tempo 40-45 i macie problem z samym policzeniem tego równo, żeby to się zgadzało z metronomem, który no, wtedy niestety jest wolno w ćwierćnucie, czyli mam one i and, a, two i and, a, i gdzieś ciągle Wam się to liczenie do tego metronomu przestawia, to ustawcie metronom szesnastkowo, niech on po prostu razem z Wami gra. To na początku pozwoli Wam zrozumieć, jak to ćwiczenie się układa w samych szesnastkach i jak długo tak pogracie z takim metronem, który równo z Wami tyka, to możecie go sobie ustawić albo ósemkowo, wtedy on będzie one i and, a two i and, a dwa razy wolniej, albo też ostatecznie docelowo na ćwierć nuty. I druga sprawa, bardzo fajna, to jest to, żebyście ćwiczyli to też do podkładów, czyli już nie macie metronomu, słyszycie inne instrumenty, które grają inne wartości rytmiczne. Oczywiście musicie wybrać podkład, który jest szesnastkowy, a nie jakiś w triolach. No i to samo ćwiczenie aplikujecie i zobaczycie wtedy, jak nagle po takim graniu, tak w kółko, w kółko, w kółko, nagle w tym podkładzie nie czujecie tylko tej takiej podstawowej ćwierćnuty, że raz, dwa, trzy, cztery, tylko jesteście właśnie w stanie każdy możliwy akcent tam zrobić, niezależnie na którą szesnastkę on wypada. No i może taka oczywista oczywistość, ale nie chodzi o to w tym ćwiczeniu, żeby tak jak ja na końcu przegrałem po razie, natomiast żeby powtarzać to na przykład przez 5-10 minut w kółko, czyli no nie wiem, 20 razy pewnie co najmniej cały ten obrót zrobić. Dzięki temu właśnie, no tak jak już się powtórzę po raz pewnie kolejny, zrozumiecie, gdzie każda szesnastka ma swoje miejsce w takim takcie. I ostatnia rzecz, jeśli chcecie, możecie, jak już troszkę bardziej zaawansowani jesteście, trzymać sobie, grając na hi-hecie, ćwierć nuty. To, co ja robiłem, czyli cały czas na raz, na dwa, na cztery jest lewa noga, a ręce adekwatnie grają swoje w poprzesuwanych miejscach. To tyle w tej lekcji. Każdy, kto wytrwał do końca, pisze w komentarzu six stroke roll. Jest to rudiment, czyli jedna z podstawowych zagrywek werblowych, która leci tak. Mamy prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa. Często gramy to w sekstoli, gdzie wszystkie uderzenia są równo od siebie oddalone i te uderzenia pojedyncze w tym przypadku akcentujemy. Czyli mamy coś takiego. Nuty do tej lekcji znajdziecie w przypiętym przeze mnie komentarzu pod spodem. Zachęcam Was oczywiście do lajkowania, subskrybowania, komentowania i przede wszystkim udostępniania tej lekcji dalej osobom, którym może się to przydać. Dzięki temu rozwijacie moją i Waszą perkusyjną pasję. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i co, do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!